Vancouver. Dzisiaj ogłoszono skład reprezentacji i podpisano umowę z nowym sponsorem, Telekomunikacją Polską. Naszym gościem jest pan Piotr Nurowski, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. Proszę powiedzieć, jaką rolę odgrywa sponsoring w promowaniu polskiego sportu? Kluczową, decydującą i najważniejszą. Najpierw taka informacja, która może zaskoczy widzów, czytelników, bowiem Polski Komitet Olimpijski jest jedynym w całej Europie, a nas jest 49 takich komitetów, który nie otrzymuje żadnej dotacji z budżetu państwa. Wystarczy powiedzieć, że Narodowe Komitety Olimpijskie Skandynawii, dawnej zachodniej Europy, ale także tej środkowo-wschodniej, to udział budżetu państwa w budżetach komitetów olimpijskich sięga 50, a nawet 70%. My, żeby prowadzić naszą szeroką działalność, opieramy się tylko na sponsoringu. Dlatego dla promocji idei olimpijskiej, reprezentacji narodowej, przygotowaniu naszych ekip narodowych na poszczególne igrzyska możemy się opierać tylko i wyłącznie na sponsoringu i dlatego to jest decydująca sprawa dla nas, sponsorzy, których nazywamy partnerami polskiej rodziny olimpijskiej. Proszę jeszcze powiedzieć, jaką rolę odgrywa sport w promocji Polski, jaką rolę może odegrać najbliższa olimpiada? W ogóle sport, który jest takim jednym z najbardziej charakterystycznych wyróżników, bo przy tej globalizacji, przy tym zjednoczonej Europie, kiedy jest wszędzie już w większości wspólna waluta, nie ma granic, to się wszystko zaciera, a jednak jak gramy mecz, występujemy na Igrzyskach Olimpijskich Europy, Mistrzostwach Świata, to jest to ten piękny wyróżnik, który się zamienia w promocję państwa i nie do przecenienia jest jego rola w marketingu. To się przekłada na pozycję Polski, jego biznesy, zwłaszcza w układzie handlu zagranicznego, współpracy zagranicznej. Dlatego my jako Komitet Olimpijski przywiązujemy do tego ogromną wagę. Wiemy, że służymy również interesom Rzeczpospolitej. Przy w sumie zerowym dofinansowaniu z budżetu państwa okazuje się, tak jak pan powiedział w trakcie konferencji prasowej, że polscy sportowcy otrzymują najwyższe premie, jeżeli chodzi o medale. Skąd udaje się w sumie aż tak wysoką premię przeznaczyć? Żeby nie nasi hojni sponsorzy, a to są wielkie firmy, dzisiaj nasza rodzina powiększyła się o Telekomunikację Polską, parę tygodni temu PKN Orlen, a przedtem Totalizator Sportowy, Bank PKO BP, Poczta Polska, Kompania Piwowarska. Jednym słowem, duże firmy, które chcą współpracować, które chcą sponsorować. I żeby nie sponsorzy, nie byłoby takich wysokich nagród. Mogę się pochwalić, że nasze premie za medale olimpijskie są najwyższymi w Europie. Za złoty medal w przeliczeniu na euro płacimy około 65 tysięcy euro, a w Niemczech, kraju chyba nieco bogatszego od Polski, 25 tysięcy. To dużo więcej, stać nas na to, ale co ważne, za złoty medal płacimy 250 tysięcy złotych. Tyle samo, 250 tysięcy, otrzymuje zespół trenerów, lekarzy, masażystów, którzy współpracowali z zawodniczką czy z zawodnikiem i są współautorami tego sukcesu. I co ważne, wśród tych beneficjentów tej premii musi się znaleźć pierwszy trener, pierwszy nauczyciel sportu, który odkrył ten talent późniejszego mistrza. Uważam, że to ma ogromne znaczenie takie i motywacyjne, i psychologiczne. Przywiązujemy do tego ogromną wagę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.